Panie ministrze, chciałam zapytać, skoro te poprawki, które wpłynęły w Sejmie, były tak oczywiste, były wynikiem oczekiwań środowiska akademickiego i tak wyczekiwane, i tak w pełni akceptowane przez ministerstwo, dlaczego ministerstwo tego nie wprowadziło do ustawy? Czy z czego to wynika? Z państwa niewiedzy, że są takie oczywistości wymagające poprawy? No proszę się nie uśmiechać, ale po prostu to chyba ministerstwo powinno być na pierwszym miejscu kompetentne w najważniejszych poprawkach potrzebnych szkolnictwu wyższemu. Dziękuję bardzo. Proszę. Ja jeśli się uśmiecham, to uśmiecham się do pani senator, a proszę nie traktować tego, ja nie mam takiego podłego charakteru, żeby śmiać się z kogoś. To proszę mi wierzyć, to na pewno tak nie jest, więc proszę o tu wyrozumiałość. Natomiast jeśli chodzi o pani pytanie, to jest też tak, że zanim ten projekt, czy może inaczej, ten projekt przybrał pewien swój kształt, natomiast po pierwsze decyzja o nowych dyscyplinach pojawiła się zupełnie niedawno. Też wytłumaczę dlaczego. To wynika ze spraw konkordatowych. Otóż prowadziliśmy konsultacje dotyczące możliwości wydzielenia dyscypliny nauki biblijne w dziedzinie teologia. Dlaczego te konsultacje były konieczne, niezbędne? Dlatego, że jeśli wniknąć w głąb tej ustawy, to mamy tam oto takie rozwiązania, że wydzielenie nowej dyscypliny odnosi się nie tylko do, powiedziałbym, sfery tej aktywności naukowej, ale również odnosi się do tej sfery dydaktycznej, jeśli chodzi o szkoły wyższe. W tym wypadku czy to Katolicki Uniwersytet Lubelski, czy Uniwersytet Jana Pawła II, czy Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu. Więc to jest umożliwienie też prowadzenia studiów pogłębionych właśnie w dziedzinie biblistyki. Więc chcieliśmy prowadzić te uzgodnienia, one wstępnie mamy akceptację. Ten wniosek ciągle jeszcze jest w kongregacji właściwej dla tej problematyki w Rzymie, w Watykanie. I też nie mogliśmy bez wstępnej takiej akceptacji w tej materii podejmować działań. A więc najpierw jest projekt ustawy, konsultacje społeczne, a później pojawia się kwestia jednak rozpoczęcia tej procedury i wprowadzenia chociażby tej jednej dyscypliny. Podobnie ze stosunkami międzynarodowymi. Odbywaliśmy szerokie konsultacje, ponieważ mieliśmy takie wrażenie, że przedstawiciele stosunków międzynarodowych właściwie no, mogą, czy wyłonienie nowej dyscypliny takiej jak stosunki międzynarodowe może mieć to negatywny wpływ na funkcjonowanie tej dyscypliny, z której wyjdą właśnie stosunkowcy międzynarodowi, a więc z nauk o polityce i administracji. W związku z tym to nie jest taka materia, pani senator, która może być tak łatwo orzekana i rozstrzygana. Ja raczej bym zmierzał w kierunku takiego łagodnego stanowiska, w którym rzeczywiście dopiero kiedy zyskamy pewność co do trafności rozwiązań, dopiero takie działania podejmujemy. Stąd może pewna niekonsekwencja, ja to rozumiem, ale no tak, taka była kolejność wydarzeń. Dziękuję. Pani senator Barbara Zdrojewska. Ja tylko chciałam powiedzieć, że nie odpowiedział pan na moje pytanie, bo ja pytam o poprawki wszystkie, nie tylko te odnoszące się do kierunków, ale też rozumiem, że może pan chcieć uniknąć odpowiedzi, bo jest ona nie. Nie. A słyszał pan pytanie. Jeszcze raz, panie ministrze, proszę wyjaśnić, dlaczego państwo nie zaproponowali zmian tak oczywistych. Nie dotyczą tylko kierunków, tylko te wszystkie poprawki, a było ich około 30, tak? Czy dobrze pamiętam? Dlaczego w konsultacjach nie zmieniliście państwo projektów? Pani senator, to wynika też z pewnej procedury legislacyjnej, a więc w momencie, kiedy projekt został
przesłany do konsultacji, to był konsultowany w takim kształcie, jak przedstawiony. Jeszcze raz powtarzam, wiosna, jesień, to jest 6 miesięcy tej procedury. Proszę mi uwierzyć, to wcale nie jest taki krótki okres. Więc to kolejne etapy, które też warto tak kiedyś prześledzić, jakie tu są wymagane, aby w ogóle projekt stał się projektem. Autopoprawka rządowa, ona to jest autopoprawka, która została wprowadzona na posiedzeniu Rady Ministrów i została przez Radę Ministrów zaakceptowana. To autopoprawka dotycząca właśnie chociażby tego, co związane jest z wiekiem wymaganym, czy tym umożliwiającym właśnie kandydowanie do gremiów, a więc na funkcję rektora czy organów kolegialnych, ale wydaje się, że tu objaśniłem, dlaczego to się pojawiło. Pani senator.